Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest kolejny poradnik, kolejna odsłona poradnika do World of Warcraft Classic, czyli do WoWa Classica. Moi drodzy, odwieczne pytanie, które zadaje sobie, właściwie zadają sobie miliony graczy na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Każdy się zastanawia, po pierwsze, jak zacząć grać w WoWa, a jak już zaczynać, to jaką postać wybrać? Jest to pytanie dosyć istotne, szczególnie, że jeżeli wybierzemy na początek naszej przygody nie taką klasę, jaka by nam odpowiadała najbardziej, to później możemy troszeczkę tego żałować, bo niekoniecznie możemy poczuć ten flow i tą tak jakby przygodę, którą nam ta gra oferuje. Jeżeli wybierzemy sobie trudną klasę na początek, no to nie będzie dla nas ta gra taka przyjemna. Dlatego jestem ja tutaj, żeby Wam ten proces wybierania pierwszej Waszej postaci ułatwić i nieco objaśnić. Ja osobiście gram w WoWa od kilku lat. Ogrywałem WoWa od czasów właściwie właśnie klasika, który wyszedł na świecie w 2004 roku, w Polsce w 2005 roku, a ja chyba zacząłem grać w 2006 mniej więcej, czyli jakieś 13 lat temu. Także byłem wtedy jeszcze dzieciakiem, ale pamiętam wszystko doskonale, więc chętnie podzielę się z Wami tymi doświadczeniami, więc właśnie tym jednym z tych doświadczeń będzie tworzenie postaci. Zacznijmy sobie od ekranu tworzenia naszej postaci. Jak widzicie, na tym serwerze mam stworzone już 4. Jeżeli widzieliście mój poradnik odnośnie tego, jak zacząć, to ten etap macie już ogarnięty. Jesteście gotowi, żeby stworzyć Waszą pierwszą postać. Przede wszystkim bardzo ważne dla Was, w momencie kiedy wybraliście Realm PvP, będzie wybór Waszej frakcji, czyli czy chcecie należeć do frakcji Alliance, czy chcecie należeć do frakcji Hordy. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli ja na tym serwerze mam frakcję Hordy i będę chciał stworzyć postać, która będzie należała do Alliance, to zobaczcie, jaki komunikat mnie przywita. You cannot have both a Horde and Alliance character on the same PvP realm. O co tutaj chodzi? Ano właśnie o to, moi drodzy, że jest to serwer player versus player, czyli serwer, na którym horda walczy z aliantami i po prostu najzwyczajniej w świecie nie możemy mieć na jednej liście hordziaka i alianta tak jakby jeden pod drugim, no to się nie trzyma kupy. Jeżeli chcecie grać jedną z frakcji, no to musicie się na tym etapie już zdecydować. Jeżeli jesteście bardziej początkującymi graczami i wybraliście na przykład serwer normalny albo serwer roleplay, to na tych serwerach możecie jak najbardziej sobie stworzyć i hordę, i aliantów. Dlatego właśnie ten serwer normalny Wam polecałem w poprzednim poradniku, ponieważ tam możecie sobie spróbować obu frakcji i na przykład po wbiciu 10, 20, 30 levelu na każdej z tych dwóch frakcji możecie sobie wtedy podjąć decyzję, która frakcja bardziej Wam się podoba, z którą frakcją bardziej się utożsamiacie i na przykład w której frakcji bardziej podoba Wam się community, czyli społeczność, która również tą frakcję ogrywa, bo to też jest dosyć istotne. Ja właściwie grałem obiema frakcjami dosyć sporo. Zdecydowanie więcej grałem hordą, bo kiedyś jak zaczynałem grę w WoWa, to po prostu horda przekonała mnie właśnie takimi swoimi postaciami bardziej zbliżonymi światu fantasy, ponieważ zwyczajnie miały, w hordzie mamy orków, mamy undeadów, czyli takich ala zombie, mamy taurenów potężnych, no i trolle, a tutaj alianci jakoś tak nie do końca mnie wtedy przekonywali, bo byli to potulni ludzie, krasnale, nocne elfy, no i gnomy, no to już w ogóle totalnie mnie nie przekonywały do tej frakcji, więc te kilkanaście lat temu na początku wybrałem hordę, ale ograłem ją dosyć szeroko i głęboko, więc był taki moment, w którym po prostu przerzuciłem się na Alliance,
i sobie aliantami ograłem też praktycznie każdą rasę, klasę i każdą lokację początkową i mniej więcej większość questów do jakiegoś 30-40 levelu, więc tak na dobrą sprawę powiem szczerze, że tutaj no po prostu musicie sami podjąć tą decyzję, z którą frakcją bardziej się utożsamiacie. Ważne jest to, żebyście jeszcze wiedzieli, że w zależności od tego, jaką frakcję i jaką rasę wybierzecie, to od tego zależy wasza lokacja początkowa, czyli lokacja, w której wasza postać się narodzi i w której będziecie robić początkowe questy. Ważne jest to, żebyście wiedzieli, że na przykład rasa ludzi zaczyna w innym miejscu niż rasa krasnoludów, natomiast rasa krasnoludów i rasa gnomów zaczyna w tym samym miejscu, zresztą co prawdopodobnie widzicie po tym ekranie, który jest za naszą postacią. Jak widzicie, dla krasnoludów i dla gnomów jest to taki sam ekran, natomiast nocne elfy, wiadomo, jeszcze w innym miejscu zaczynają, więc te questy początkowe dla danej postaci będą totalnie różne dla każdej z klas. Dla krasnoludów i dla gnomów będą takie same, prawda? To już zrozumieliśmy, że mają wspólną lokację początkową. To samo tyczy się hordy. Orkowie zaczynają w tym samym miejscu co trolle, lub trolle zaczynają w tym samym miejscu co orkowie. Więc to właściwie jest tak samo jak u krasnoludów i gnomów, natomiast undeadzi i taureni zaczynają również w innych miejscach, więc też bardzo ważne jest to, jaką rasę wybierzecie na początek, bo od tego będzie zależało wasze uprzyjemnienie sobie gry na początek. Powiem szczerze, że na tym etapie polecałbym wam u aliantów rasę ludzi, bo tutaj ludziom bardzo łatwo jest zaczynać z uwagi na położenie ich początkowej lokacji oraz właśnie dostępność questów i lokacji, w których możemy te questy sobie robić. O tym powiemy sobie szerzej za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o hordę, polecam wam zdecydowanie orka albo trolla na początek, z uwagi na to, że właśnie ich lokacja początkowa jest również troszeczkę prostsza, jeżeli chodzi właśnie dla graczy początkujących. Questy są blisko siebie, w miarę łatwe i w miarę łatwo je znaleźć, więc myślę, że to jest dobre dla was na początek. Ponadto pragnę jeszcze wam powiedzieć, że jeżeli już zdecydujecie się na daną frakcję, to ogrywajcie sobie postaci do 10 levelu tak mniej więcej i wtedy sami sobie tak naprawdę oszacujecie, jaką klasą będzie wam się grało najlepiej i jaką rasą, ale ja mogę wam jedynie podpowiedzieć, jeżeli nie chce wam się ogrywać wszystkich powiedzmy 10 klas, bo tyle jest klas na samym początku w WoWie Classicu, mamy tutaj 10 różnych klas, więc jeżeli nie chce wam się wbijać tych 10 razy 10 leveli, to ja mogę wam po prostu podpowiedzieć, jaką rasę, jaką klasę wybrać na początku, żeby było wam po prostu przyjemnie i możecie śmiało tą klasą grać dużo, dużo dłużej. Dlatego jeżeli wybierzemy sobie już frakcję, ja ten poradnik nagram na przykładzie hordy, wybraliśmy sobie już naszą rasę, teraz wypadałoby wybrać klasę. Mianowicie klasę, którą sobie wybierzemy na początek, powinniśmy zważyć tym, jakie mamy mniej więcej na chwilę obecną plany odnośnie naszej gry. Jeżeli planujecie grać głównie sami, bo na przykład nie macie żadnych przyjaciół, znajomych albo nikogo w rodzinie, kto chciałby z wami pograć i będziecie grać głównie solo, to liczcie się z tym, że większość questów i większość rzeczy, które będziecie robić sami. Więc warto, żeby klasa, którą wybierzecie na początek, była, można powiedzieć, samowystarczalna, czyli taka, która sobie bez problemu poradzi z przeciwnościami, które spotkają was na tej waszej drodze ku przygodzie.
Więc moi drodzy, ja osobiście polecam wam na sam początek orka bądź trolla z uwagi na ich lokację początkową i tutaj do osób, które planują grać więcej solo, polecam wam Huntera. Hunter jest klasą, która w późniejszym etapie, chyba na 6, czy na 8, czy na 10 levelu, teraz ciężko jest mi ten level przytoczyć, ma możliwość oswajania takich swoich chowańców, petów, które pomagają im w walce. Więc ten pet tak naprawdę będzie wam tankował wszystkich przeciwników, wszystkie mobki, które będziecie musieli zabijać na przykład do questów, a wy z daleka, z łuku bądź z jakiegoś pistoletu będziecie mogli te mobki wykańczać swoimi atakami. Więc to jest bardzo przyjemne, bardzo proste i bardzo fajne na sam początek. Więc to jest klasa, którą osobiście polecam zacząć. Tutaj, jeżeli chodzi o drugą klasę z Hordy, no to myślę, że możecie sobie spokojnie również zacząć Taurenem. Jego lokacja początkowa do levelowania jest nieco bardziej rozległa niż orków i troli, więc tam leveluje się po prostu troszeczkę dłużej, bo jest więcej biegania i questów nie ma aż tylu jak w przypadku orków i troli. Natomiast Tauren to jest jedyna klasa wśród, jedyna rasa wśród Hordy, która może być druidem. Druidem w aliantach może być tylko i wyłącznie nocny elf, także jeżeli zdecydujecie się na aliantów, no to tutaj jeżeli huntera, to stwórzcie sobie krasnoluda, a jeżeli inną klasę, chociażby na przykład paladyna czy warriora, no to tutaj, tak jak mówiłem, jednak rasa ludzi, no ta lokacja początkowa i questy początkowe są fajnie usytuowane. U krasnoludów jest troszeczkę słabiej niż u ludzi, jeżeli chodzi o questy, ale za to krasnolud, jeżeli chodzi o huntera, to wydaje mi się, że byłby mój wybór numer jeden. Jeżeli chodzi o huntera, no to tutaj mój wybór padłby właśnie na orka huntera. A jeżeli chodzi o tutaj druida, no to nie macie zbyt dużego wyboru, jeżeli chodzi o rasy, ale druid to jest druga klasa, którą mógłbym wam polecić na początek. Dlaczego? Ponieważ druid to jest taka niesamowicie bardzo rozbudowana hybryda, czyli druid ma możliwość bycia postacią leczącą, postacią tankującą, czyli przyjmującą obrażenia na potężniejszych przeciwnikach jak bossy, postacią depsującą, czyli zadającą obrażenia, również poprzez czary, jak i poprzez ataki, z uwagi na to, że druid przyjmuje różne formy. Żeby tankować, przyjmuje formę niedźwiedzia, żeby atakować wręcz, przyjmuje formę tygrysa, żeby atakować z daleka, czarami przyjmuje formę takiego wielkiego, takiej wielkiej sowy nazwanej Boomkinem, a jeżeli chce leczyć, to przyjmuje formę takiego fajnego, potulnego drzewka, które po prostu ma jakieś tam dodatkowe statystyki do leczenia. Także jest to taka niesamowita hybryda. Ja osobiście kilkanaście lat temu, jak zaczynałem swoją przygodę w WoWie, to zacząłem właśnie od druida i w ogóle nie żałuję, ponieważ dzięki temu, że druid był tak wszechstronną postacią i mógł robić tak naprawdę wiele rzeczy, to po pierwsze ta postać mi się w ogóle nie nudziła, czyli nie było dla mnie nużące to, że dana postać na przykład w tym przypadku, no wróćmy do tego huntera, hunterem się bardzo łatwo leveluje, bardzo łatwo się robi nim zadania, czyli questy. Myślę, że też nie powinniście mieć problemu, żeby znaleźć jakieś party, w którym moglibyście ich wspierać swoimi obrażeniami, ale właśnie hunter ma to do siebie, że on będzie tylko i wyłącznie hunterem. On będzie tylko i wyłącznie zadawał obrażenia, nie będzie się nigdy leczył, nie będzie nigdy tankował bossów, może coś tam przytankować swoim petem, ale to też nie będzie taki tank jak chociażby warrior czy paladyn. Chociaż paladyn w klasiku był bardziej nastawiony na leczenie niż na tankowanie. Tak samo no hunter, no
ogólnie będzie tylko i wyłącznie klasą zadającą obrażenia. Jeżeli chodzi o druida, no to tutaj będziecie mieli tak naprawdę możliwość spróbowania wszystkiego. Więc tak naprawdę wybór należy do was. Ja sam zaczynałem od druida i tak naprawdę dzięki temu mogłem sobie posmakować i tankowania, i leczenia, i bicia z czarów, i bicia z ręki. Także druid jak najbardziej myślę, że też będzie w porządku. I tak na dobrą sprawę, to jest moment, w którym mógłbym zakończyć ten materiał, bo chodziło o wybór dobrej klasy na początek. Więc moim zdaniem osobistym podejrzewam, że będą osoby, które się ze mną nie zgodzą. Podejrzewam, że będą osoby, które się ze mną zgodzą w pełnej rozciągłości. Według mnie bardzo dobrą klasą na początek będzie Hunter, bo się nim super leveluje, questuje i jest przyjemny po prostu najzwyczajniej. No a jeżeli chodzi o takie poczucie gry, że nie wiecie po prostu jeszcze sami, jaką rolę będziecie chcieli wykonywać w grze, bo taka rola będzie dla was istotna na późniejszych levelach, kiedy będziecie chcieli robić właśnie dungeony albo rajdy w party z innymi czterema osobami, to po prostu wtedy, będąc w party, musicie wiedzieć, co chcecie robić. Możecie tankować, leczyć albo depsować, czyli przyjmować obrażenia, zadawać obrażenia albo leczyć waszych przyjaciół z drużyny. Więc jeżeli nie wiecie jeszcze, co chcecie robić, no to polecam tutaj jak najbardziej druida. On na pewno wam pokaże, jak mniej więcej każda z tych czynności wykonywanych na późniejszych levelach wygląda. A jeżeli nastawiacie się tutaj po prostu na wbicie postaci pierwszej w swoim życiu od 1 do 60 levelu, głównie robiąc na przykład questy i od czasu do czasu pomóc jakiejś grupie w zrobieniu jakiegoś dungeona, no to tutaj Hunter również się sprawdzi. Pozostałych ras i klas na tą chwilę nie będę omawiał, ponieważ omawiałem je w innym filmie, do którego oczywiście dostaniecie linka w opisie tego filmu. Tam dosyć szeroko omawiam każdą z ras i każdą z klas, więc do tamtego filmu mogę was śmiało odesłać. Na pewno nie pożałujecie, jeżeli sobie posłuchacie. Także ode mnie to było na tyle. Jeżeli zaczynacie Hunter Druid, czy to w Hordzie, czy to w Alliance, dla Hordziaków polecam Orka Huntera, dla aliantów polecam Krasnala Huntera. Jeżeli nie chcecie jednak grać tym Hunterem, to wybierzcie sobie Humana, on ma bardzo fajne lokacje początkowe. No a druid, no to nie macie dużego wyboru, albo Nocny Elf, albo Tauren. Z mojej strony to było na tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejne poradniki z WoWa Klasika. Widzimy się na streamach, bo ten materiał właśnie nagrywam na jednym ze streamów. Jest ze mną kilka osób, które się tutaj wsłuchują w to, co mówię i poznają grę razem z wami. Także zapraszam serdecznie. Wszelkie niezbędne linki macie w opisie. Oczywiście, jeżeli podobał wam się ten materiał, no to łapkujcie w górę. Jeżeli nie, przynudzałem i nie zgadzacie się z tym, co mówię, łapkujcie w dół, żebym też wiedział, że takie macie zdanie. Komentujcie, oceniajcie. No i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia.